Cześć wszystkim w poradniku jak rysować mangę. Wita się z wami Jorisu i dzisiaj nauczę was jak rysować chłopców, a dokładniej szotów. Co prawda nie zajmiemy się maleńkimi postaciami chłopców, ale w fiszkach rysunkowych na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. To co na dzisiaj przygotowałam nie jest do końca równoznaczne z anatomią mężczyzny, którą omawialiśmy w odcinku 6, więc jeżeli chcesz opanować anatomię dojrzałych panów, to zapraszam do tamtego właśnie odcinka. Linie pomocnicze. Oczywiście dzielimy rysunek na dwie równe połowy linią pionową. Następnie przejdziemy do linii poziomych, a są nimi linia czubka głowy, linia klatki piersiowej, linia krocza, linia kolan oraz linia krańca stóp. Kolejno musimy utworzyć miejsce położenia okręgu głowy w pierwszym sektorze, dzieląc na dwie równe części obszar znajdujący się między liniami czubka głowy a klatką piersiową. Po utworzeniu tego obszaru możemy poniżej wyznaczyć położenie ramion. Na koniec między linią klatki piersiowej i linią krocza pojawi się położenie łokci. Szkicujemy. Jako pierwsze rysujemy okrąg, który wyznaczy nam głowę. Następnie w połowie poniższego sektora pojawi się podbródek chłopca. Na koniec dolna linia wyznaczająca położenie okręgu głowy określa położenie środkowej części ucha. W następnej kolejności przejdziemy do szyi, jej szerokość mierzy dokładnie 1/3 szerokości głowy. Pora na ramiona, ale przed tym musimy nakreślić linię pomocniczą, która powie nam jak szerokie mają być ramiona chłopca, a mierzą one dokładnie 1,5 długości głowy. Od krańców naszkicowanych ramion tworzymy pomocniczy trójkąt, który będzie sięgał aż po krocze. Co prawda, młode postacie nie mają jeszcze pełnej sylwetki, więc nie możemy narysować chłopca z figurą idealnego mężczyzny. Jeżeli nie wiecie o czym mowa, zajrzyjcie do poradnika 6. Więc aby poprawnie narysować sylwetkę chłopców, musimy przedłużyć linię pach, która wyznaczy klatkę piersiową oraz biodra. Uzupełniamy szkicem po piersie chłopca, podążając za liniami pomocniczymi. W miejscu położenia łokci znajduje się znikoma talia. W tamtym miejscu należy zrobić lekkie zagłębienie do środka. Poprawiamy utworzony trójkąt w okolicach krocza, aby ułatwić rozrysowanie ud. Dla ułatwienia rozrysowania nóg możemy wykreślić linie pomocnicze oraz punkty zaczepu, a są nimi kolana i pięty. Następnie uzupełniamy te linie o docelowy szkic nóg. Musicie pamiętać o wszystkich zagłębieniach na ciele, aby postać nie wyglądała jak stojący kołek. Wróćmy do górnej części, czyli do rysowania rąk. W miejscu położenia łokci musicie wyznaczyć zagięcie na ciele, aby postać miała możliwość ruszania rękoma. Pora na dopracowanie twarzy. Pierwsze co, dorysujemy linię położenia oczu, nieco nad dolną linią położenia okręgu. Wyznaczamy nos w miejscu krzyżowania linii pionowej z dolną linią położenia okręgu głowy. Kolejno usta znajdujące się między położeniem nosa a brodą.
Na koniec oczy. Ich kształt zależy od naszego sposobu rysowania oczu. Nie zapomnijmy o powiekach i brwiach. Konturowanie. Teraz, co należy zrobić, to obrysować szkic oraz pozbyć się niepotrzebnych linii pomocniczych. Pamiętaj, że line art musi być czysty, a linie pewnie kreślone bez niepotrzebnych strzępień. Jak wspomniałam na początku, więcej odnośnie rysowania chłopców znajdziecie w fiszkach rysunkowych, więc odsyłam Was do tej lektury, a póki co przejdziemy do co w następnym odcinku. Nie przeciągając dłużej, w przyszłą sobotę będziemy zajmować się rysowaniem piersi, czyli wytłumaczę, jak za pomocą okręgów narysować wszelakie rozmiary piersi. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. Przygotowaliśmy dla Was masę atrakcji, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I to byłoby wszystko z tablicy ogłoszeń, więc widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!